zapraszamy również, tak jest. Okay, let me move my chair so I can see you all well. Będziemy mówili trochę po polsku, trochę po angielsku. Prosimy wyposażyć się w słuchawki, jeśli Państwo nie mówicie po polsku. If you don't speak Polish, I think it's best you've got the headphones handy, yes? Okay, and everything is clear. Cool. Good stuff. Nie mamy żadnych problemów, wszystko jasne. Kochani, sprawa jest bardzo ważna i tego muszę się od Was wszystkich Panów tutaj siedzących dowiedzieć. Jaki jest przepis na sukces? Proszę. Jestem. Jest. Przepis na sukces jest bardzo prosty. Trzeba być sobą i być entuzjastą. Trzeba być pozytywną osobą, nie patrzeć na... Na kogo? Aha. No powiedzcie sami, na kogo nie trzeba patrzeć? Na hejterów, tak, na hejterów, bo jeśli będziecie robili coś innego niż to tak zwane stado, o którym ja często bardzo mówię, to będziecie hejtowani. Zawsze, kiedy będziecie się wychylać, czy w lewo, czy w prawo, będziecie hejtowani na początku w internecie anonimowo, później nawet w rodzinie, nawet wasza żona może was hejtować. To jest też częste, ja wiem, o czym mówię i to nie są tylko moje doświadczenia, ale także chodziłem do psychologa, powiem wam, i psycholog mówi, że to jest problem typowy, że większość z nas nie robi tego w życiu, co chciałaby robić, tylko dlatego, że ktoś z zewnątrz, ktoś szczególnie bardzo bliski, gasi, po prostu gasi, tak. Nie ma możliwości, ta osoba nawet kiedy się podkręci, tak powiem w cudzysłowie, podkręci, ma chęć do działania, czy przeczyta książkę fajną, czy na przykład coacha Majka się pokołczuje, tak powiem, wraca do domu i jest strzał, wpysk, jeden, drugi, trzeci, czwarty i osoba, jeśli nie jest twarda, to się poddaje. Naprawdę to nie są tylko moje słowa, to są badania psychologów i to robione nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. No i jak sobie z tym poradziłeś? Ja sobie z tym poradziłem tak, że miałem z tym wielki problem, ogromny problem, bo byłem hejtowany ogromnie byłem hejtowany. Skorzystałem z pomocy jednego z najlepszych na świecie psychologów. Po prostu i tyle. Jeden na jeden. Ogólnie mi wystarczyło 30 minut z nim. Później, wiadomo, to były takie inne sesje. Tak sobie z tym poradziłem. Ale nie trzeba tego psychologa. To wszystko, proszę Państwa, mówi Damian Żukiewicz. Dobrze mówię? Tak jest. Damian Żukiewicz. Top lider z Polski. W każdym rankingu jest na topie. Chciałabym jeszcze, Damianie, żebyś powiedział trochę o Twojej historii z FutureNet. Okej. Jestem FutureNet dzięki Adrianowi. Adrian Kaczarek, dzisiaj tutaj nie ma, ale Adrian, dzięki wielkie. Ostatnio mieliśmy jakieś spięcia, też to powiem może, bo to wiadomo, to życie, prawda? Jest życie, ale Adrian... Numer uno jesteś w swojej kwestii. Damian ci wybacz. No, wybaczam. Nie, nie. Tak, nie. Wybaczam. Ja nawet nie mam czego wybaczyć. Po prostu nie zgadzamy się w pewnych kwestiach, ale dzięki niemu jestem tutaj. I dzięki niemu jestem numer jeden. On mi dał prosty bardzo przepis, który ja daję teraz członkom mojego zespołu. Ale kurczę, bardzo mało z tych osób robi to co Adrian powiedział. Teraz tego nie będę może zdradzał. Jest bardzo. Mów troszkę wolniej, bo nasi tłumacze w tej chwili odlatują na księżyc. Adrianowi, który cię wkręcił w FutureNet. Tak. Powiedz coś jeszcze o twojej pracy z FutureNet. Tak, i ja z tym... Monika, to jest tak. Ogólnie w FutureNet działam nawet... To nie jest tak, że ja działam. Ja po prostu jestem sobą i pokazuję to... Pokazuje po prostu swoje życie. To jest właśnie ten przepis, który mam od Adriana. Pokazuje życie, tylko ja tu jestem człowiekiem takim, że cieszę się życiem, lubię pozytywne rzeczy, lubię podróżować, lubię wydawać też pieniądze. Ale po prostu ja to po prostu pokazuję i to pokazuję na smajlu. Jestem zawsze sobą, na samym ktoś wkurzy, to ja po prostu. Widać to, mi to mówią moi osoby, które mnie oglądają, że to widać, że ty jesteś prawdziwy, przecież ja nie wymyślam wkurzenia, tylko ja po prostu szczery jestem i tyle, i koniec. I taki przepis na sobie. Bardzo ci dziękuję, Damian. Ja myślę, że powiedziałeś dwie ważne rzeczy, co najmniej. Pierwsza jest taka, że większość z nas nie robi tego, co chce robić, co chciałoby robić, nie robi tego, co kocha tak naprawdę, a druga jest taka, że czasami
czasami nikt nas tak nie potrafi zdołować jak bliscy nam ludzie. Zmieńmy to w pamięci jako lekcję. Daj proszę mikrofon swojemu koledze. Can we please ask you to introduce yourself and tell us a little bit more about your life with FutureNet and your recipe for success? Okay, I talked in German. A, po niemiecku pan by chciał. Wspaniale, chyba ja jeszcze potrzebuję słuchawki. Stefan. Stefan, come here, you translate. No problem. Okay. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Okay. Ja, also, wir haben begonnen vor jetzt 9 Monaten mit dem Business und ich bin damals auf Stefan zugekommen und ich habe nach einer Alternative gesucht für ein Business, was eben auf lange Frist funktionieren kann und wird. Und somit bin ich dann auf FutureNet gestoßen und auf die fantastischen Möglichkeiten von FutureNet. Okay. Give him a chance. We meet the first time 9 months ago, and Tommy was open for a new business, and we meet together on the phone, and he was especially looking for a business which has a long time future, yeah. Okay. And I remember he was very, very skeptical in the beginning, but then he realized very fast that he is on the right place. Mm-hmm. Genau, wir haben dann als oder ich und mein Team, wir haben dann eben gesehen, was für fantastische Möglichkeiten mit FutureNet halt zu erreichen sind. Und ja, deswegen sind wir halt dem Unternehmen immer treu geblieben und haben jetzt auch schon sehr viel erreicht. Super, super. Domina, was war der erste Punkt? Was? Wir sind das Unternehmen treu geblieben, aber vorher? I forget what you vergessen, was du gesagt hast. Das ist schlecht. Also, I know it's not easy, but normally I translate from Polish to English. Yeah? Okay, that's okay. It's a bit of a problem. Okay, Tommy hat sich den genau angeschaut und was ich sorry. Tommy, take a closer look to that. And what I appreciate him very, very much, he gets a lot of offers from other companies, but he always says, no, I'm straight in FutureNet and only FutureNet. And I love you for that very much, Tommy. Okay. Thank you. Tommy Meller! Ja, wir sind, also ich bin unheimlich, auf der einen Seite unheimlich stolz, jetzt gerade mega aufgeregt, aber bleibt gleich. Ja, und ja, wir starten jetzt in Deutschland und in den ganzen deutschsprachigen Raum erstmal richtig durch. Und wir haben jetzt ein perfektes Konzept, vor allem jetzt auch mit dem FutureNet Coin und was eben jetzt noch alles ansteht und kommt. Okay. Und give Stefan a chance. Yes, yes. Okay. Okay, also I always forget what you say. Okay, they built a team now in Austria, Germany and Switzerland and international countries. And he is very excited about everything, a little bit stressed now, but there's no problem, life is life. And I see great future in, with your team, Tommy. Thank you very much. Okay. Tommy Meller, thank you very much. Thank you for being here with us. Thank you. Alex from Slovenia. You're very good. Here. Stay with us, Stefan. You're very good. I like you here. Please stay. You're but a top Alex, leader Alex too. You're a top leader too. You've got the microphone, you've got the floor. Okay. Hello everybody, I'm Alex, I'm from Slovenia, and I have 1 meter and 66 centimeters. I hope you everybody see me. Yay, well done, it's my night too. Here is a proof that also a small man can succeed. Okay, I have been building FutureNet from 1st of November. In the end of October, I contact directly Stefan. Wojciech is my sponsor, but I want to speak directly with the owner because I trust only the owners. I don't know. You can understand me. Okay, and we arrange in 1st of November a meeting in Slovenia in 2 weeks. In 24th of November we have the first event in Slovenia, and my job and my team job was
to fill the hall with as much people as possible. And the first event was in Ljubljana, and there was 50 people. And then we have second event in 18th of February. We have about 100 people, right? And today here is 40 people from Slovenia in 4 months! I'm very blessed that I'm here today. I didn't know that I am going to speak today, but first of all, very thanks to Stefan and of course Roman, because they have designed such an amazing company to work, and what is coming, that is, I cannot freaking believe what is coming. So thank you very much, and I'll give the speech. Alex, Alex, you told us how tall you are. How old are you? I am 28 years old. 28? Yes, and still single. Okay. If you're lying, we'll find your wife and we'll bring her here. Okay, okay. No problem. Okay, you can give your mic now to the next person. Sir, what's your name and what's your history with FutureNet? Jestem Polakiem, nazywam się Dariusz Wojnarowski. To pomaga. Okej. Okay. Także jestem Polakiem, nazywam się Mariusz Wojnarowski. Bardzo nam miło. Z tego co wiem, to nazwisko obiło mi się uszy dzisiaj kilka razy. Z tego co wiem, wiele osób jest FutureNet. Oby dobrze. Dzięki panu. Proszę, żeby nam pan troszkę opowiedział o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jaki jest pana przepis na sukces? Jakie są silne strony ludzi, którzy są w tym biznesie i może trochę o tym, co was czeka? Znaczy może tak, ja w FutureNet jestem od grudnia 2014. Mam to szczęście, że moim sponsorem jest Roman Ziemian, także super. Pozdrawiamy. Mega, mega pomoc, tak. Ale moja recepta na sukces jest taka, że ja wam powiem tak, ja osoby tutaj, które siedzą na scenie, znam bardzo dobrze, a oni mnie nie znają, bo ja ich obserwuję. I tak jak to powiedział Damian, tu kolega, będą jeszcze inni, każdy ma swój styl, to jest świetny, tak? Że ja tak samo jak Damian tutaj mówi, że ma swój styl, to jest świetne. Ja znowu przez to, że wywodzę się z takiego klasycznego MLM, tkwiłem tam aż, słuchajcie, 11 lat, naprawdę to jest kawał czasu. I dla mnie było na początku ciężko zrozumieć biznes online. Bo jeżeli cały czas się biegało z suplementami czy z innymi rzeczami fizycznymi, nagle musisz przejść do działania online. Było to niezrozumiałe i dla wielu moich znajomych, tak? Ale tak naprawdę takie mocne, tak jak powiedziałem, zarejestrowałem się w 2014 w grudniu, ale zacząłem działać 21 września 2015 roku. W 4 osoby pojechaliśmy do siedziby, spotkaliśmy Romana jeszcze raz, porozmawialiśmy, że tak powiem, ruszyliśmy z kopyta. Po miesiącu mieliśmy już prawie 500 osób w zespole, tylko że ja tak jak tak obserwuję znajomych, którzy działają stricte online i robią świetne filmiki, robią show, tak? Bo prawda jest taka, że działają takie rzeczy najlepiej, najszybciej, aczkolwiek mi jest ciężko dzisiaj jeszcze robić takie rzeczy jak wielu innych, tak? Ja jeszcze jestem taki, że ja muszę jechać na spotkanie, ja muszę zrobić tę prezentację stolikową, muszę porozmawiać z tymi ludźmi, ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że mi się to świetnie sprawdza, tak? Bo nawet w środę byłem w Zabrzu, poprosili mnie ludzie z zespołu, żeby pojechał na spotkanie. Słuchajcie, na godzinę rozmowy i ludzie wchodzą, tak? Kupują od razu po 100 paczek i nie ma, że nie. Dla mnie największym takim przekonaniem do tego biznesu było to, że jak ja zacząłem to robić, to słuchajcie, przez 11 lat wcześniej, jak ja byłem w branży właśnie, o której mówiłem, MLM, tam bardzo często było tak, że ludzie nie chcieli. Tam 9 na 10 osób mówiło nie. A tutaj, słuchajcie, jest wręcz odwrotnie, tak? Tu jest właśnie to, że ludzie chcą i dla mnie to jest niesamowite. No i co jest specyfiką tego biznesu online? Właśnie to, że ludzie są chętni, że się nie wahają? Znaczy ludzie się wahają, ale nie z tą firmą. Jak obserwują różne inne firmy, to tak, to się wahają, ale przez to, co widzą, co robi Stefan, co robi Roman, tak, że oni to, co mówią, my to, co zapowiemy, my to realizujemy. Nie ma jakiejś, w cudzysłowie mówiąc, ściemy, tak? Autentycznie wszystko jest tak jak mówią.
A najważniejsze, słuchajcie, to to, co Roman i Stefan mówią od początku tego roku. Że prawdopodobnie, to są słowa Romana i Stefana, co we mnie powoduje, że ja mogę z czystym sumieniem polecać ten biznes, że prawdopodobnie stworzymy nieśmiertelnego refshera. To, że będziemy mieli własne kasyno, kryptowaluta, telefony, smartfony nasze, tak? Czyli idziemy na spotkanie, akurat zostawiłem telefon, ale jeżeli idę na spotkanie, kładę na stoliku, tak? Te moje, jak zwykle, stolikowe, tak? Ten człowiek już jest w jakimś stopniu przekonany. A jeszcze jak będą kafejki, FutureNet, no to słuchajcie, no to wiadomo, że wszyscy będziemy robić tam spotkanie, prawda? Ci, którzy przy stolikach lubią. Tak. Okej, okay, dobrze, zostawmy to na razie, wrócimy jeszcze do dyskusji. Chciałabym, żeby wszyscy najpierw się przedstawili, także proszę o przekazanie mikrofonu. Greg Koprowski. Trochę historii, jak to się zaczęło z FutureNet. 2015 kolega mi powiedział o biznesie, wysłał mi linka, powiedział, żebym się zarejestrował, to się zarejestrowałem. Po miesiącu powiedział, że mi pokaże tego FutureNeta, o co tam chodzi. Oczywiście nie pamiętam ani loginu, ani hasła, bo mnie to nie interesowało za bardzo. Ale byłem w takiej sytuacji, że zapytałem, dziękuję Łukasz Paszek, zapytałem go po prostu, czy da się zarobić $300. Sobie obliczyłem, że jak sobie dorobię 1200 zł, tak sobie dodatkowo, no to będzie fajnie, nie? Pokazał mi tą dziesiątkę, nawet dał mi chyba $10. I tak się skończył ten biznes. Nie, zaraz za 10 minut to kupiłem 25. Za godzinę 50, na drugi dzień już miałem 100. No i tak potem 500 za tydzień czasu, dwa. No i tak się zaczęło, że tak powiem. To znaczy pierwsze kilka dni Łukasz to mówi, że ja zniknąłem. Ja zarejestrowałem 28 osób w 2 dni. Potrzebowałem klaskę. Tak. Natomiast to wyrosło pierwsze szkolenie w Wiśle Czerwiec. Było nas 8 osób w Wiśle. Pierwsze szkolenie było prowadzone. Wtedy pojechaliśmy na szkolenie, nie wiedziałem w ogóle skąd jest firma. Myśleliśmy, że to jest w ogóle z Turcji, bo pełno Turków było na platformie, Polaków nie było. W ogóle inaczej to wyglądało wszystko. Była wiara, że tam jest kasa, tak? Pewnie zastanawiacie się, każdy pyta, jak długo firma pociągnie. My też tak, ciekawe kto to jest, a w ogóle jak właściciele wyglądają, a kto to jest i tak dalej, i tak dalej. Wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy telefonicznie z Romanem Ziemianem, akurat w szpitalu, ale już poznaliśmy, że to Polak. Potem dowiedzieliśmy się o drugim właścicielu, że to panie. He's with us. He's talking about you. Rozumiem. Don't worry, Stefan. Trochę Polak. Okej, tak ruszyliśmy. To jest jedyna szansa. Jak jest przepis na sukces? Trzeba po prostu cały czas wierzyć w to, co się robi i wyjść ponad przeciętność. Ja mam wizję. Struktura się rozbudowywuje. Stworzyliśmy coś niesamowitego, jak jestem tutaj dzięki całemu teamowi Team Shark, który stworzyliśmy. Nie po to, żeby go samego tworzyć dla swojej, że tak powiem, dumy dla siebie, tylko dlatego, żeby było to grupa wsparcia, gdzie pracujemy naprawdę czasami z liderami mojej grupy do drugiej, trzeciej w nocy. Budzimy się rano, już jest telefon od Luka, jak tam stałeś? No tak. Więc oprócz tego mamy spotkania, gdzie jeździmy, staramy się to wszystko łączyć i tak naprawdę wszystko się kręci wokół FutureNet, aż czasami do przesady, ale nic nie możecie zdobyć nie robiąc niczego, nie angażując się. Nie da się tego zrobić, po prostu się tego nie da. Druga rzecz, jeżeli coś komuś mówicie, to mówcie to z pasją. Jeżeli uwierzycie, to będą was słuchali, będą wierzyli, po waszych oczach widzieli, że wy mówicie prawdę, a nie piszecie za przeproszeniem głupoty, tak? Albo mówicie jak smętne, bo ja nie rozumiem, oglądałem, dlaczego ludzie nie mają wyników. No wiesz, no jest taka platforma i tam, wiesz, no, tam pieniądze też można zarobić. I tam się kupuje takie rzeczy, takie kupujesz rzeczy, tam wpłacasz pieniądze i potem jak tam ci wpłacają, to ty wyjmujesz pieniądze. I od razu jest odpowiedź, ale o co ci chodzi, tak? No właśnie. Także niezrozumienie całej idei, całego przedsięwzięcia i to zaangażowanie
powoduje to, że ci ludzie w pierwszych kontaktach są odrzucani i potem po prostu się zniechęcają, tak? I to tylko tyle. Ja mam wizję bardzo wysoką, gdzieś widzę ponad, tak? Teraz już patrzę inaczej troszeczkę, nie patrzę lokalnie, gdzie wiele osób z mojego teamu też patrzy lokalnie, ja już patrzę globalnie. Dlatego czasami jest to niezrozumienie pewne rzeczy, bo ja już widzę to dużo dalej, dużo głębiej. Ale trzeba umieć sprzedawać. Sprzedawać siebie. Okej. Sprzedawać siebie, bo nie wiem, czy światło, ale też jeszcze chciałem coś poprosić, jeżeli mam taką możliwość, jakby światło było na publiczność i mam taką prośbę, żeby na potwierdzenie tego, co mówię, prosił o powstanie osoby, z którymi rozmawiałem osobiście lub na Skype'ie. Z kim rozmawiał Grzegorz Koprowski? Ale proszę na Skype'ie, hangout, cokolwiek. Kto ze mną rozmawiał? Może być. Ja bym poprosił, jeżeli możliwe, o powstanie. Proszę wstać. Tak, czy internet, czy gdziekolwiek, tak? Brawo. Przez internet, maile, Skype i na balkonach są Państwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Także są osoby, jest tych osób bardzo dużo i to są setki tysięcy osób, z którymi się rozmawia. Ja nigdy, ja czasami mam drugi w nocy, Błażej z Anglii, pracuje na noc, druga w nocy, trzecia, słuchaj, bo mam sprawę. Ja to odbieram, te telefony, te SMS-y, tego Messengera i tak dalej, to jest non stop, na okrągło. Czyli jeszcze w dodatku ciężka praca? Bardzo ciężka, cały czas jest bardzo ciężka, ktoś tego nie widzi. Jemu się wydaje, jak my tu sobie siedzimy, że to jest tak fajnie, nie? Jest fajnie, super. Tylko część z was wyłącza telefony w sobotę, w niedzielę, a ja nigdy. Dobrze, Grzegorz, przerwę ci, przepraszam. Grzegorz Koprowski, dziękujemy bardzo za ten wstęp. Teraz wrócimy do ciebie. Wrócimy? Tak, przysięgam. Okej. Chcę, żeby panowie się przedstawili, żeby nie byli anonimowi. Bardzo proszę. Okej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wojciech Gużda. Co ja mogę powiedzieć o Feature? Bliżej mikrofon, Wojtku. Co ja mogę powiedzieć o FeatureNet? Swoją przygodę zacząłem w grudniu 2015 roku. Jak osiąga się sukcesy generalnie? Co ja zrobiłem wtedy? Uwierzyłem po prostu w tą firmę. Przeprowadziłem się 100 km do Wrocławia, żeby po prostu współpracować ze Stefanem i z Romanem. Przez 3 miesiące żeśmy obierali jakąś tam strategię. No i zrobiliśmy to. Na tą chwilę moja struktura to jest około 170 tysięcy osób. Obrót miliona. Generalnie bardzo prostym człowiekiem, pochodzę ze wsi, przerwałem studia, bo studia nie odpowiadały mi, szczerze mówiąc, jak poszedłem na... Chciałem zostać dobrym pracownikiem. O, znaczy generalnie jak poszedłem na studia, wydawało mi się, że to co oni do mnie mówią, to ja już wiem, dlatego przerwałem te studia i postawiłem na swoim. Zawsze byłem osobą, która wierzy i która marzy bardzo szeroko, to po angielsku jest dream big. Zawsze byłem taką osobą i zawsze chciałem być innym człowiekiem. Pozdrowienia dla Michała Wawrzyniaka za nie interesuje mnie być zwykłym człowiekiem. Nie czytałem książki, ale przeczytam kiedyś na pewno. Co ja mogę jeszcze tutaj dodać od siebie? Tak jak widzicie, z każdej konwencji na konwencję, jeżeli chodzi tutaj o firmę FeatureNet, jeżeli byliście na pierwszym evencie, na drugim, na trzecim, widzicie jak firma się rozwija, jakie produkty są wprowadzane. Prawie półtorej roku temu, jak ja przyłączyłem się do firmy, ja tego też nie rozumiałem na samym początku, Stefan mi mówił z Romanem, poczekaj, ulepszymy wszystko, ulepszymy i naprawdę to robią. W ogóle na samym początku jeszcze, jak zanim przyłączyłem się do firmy, oglądałem dużo filmików na YouTubie i co mi się naprawdę spodobało, pierwszy albo drugi webinar, który był nagrany, zaraz po starcie firmy, gdzie powiedzieli, że zrobimy to i zrobili to. To ja powiedziałem, ok, jeżeli zrobili to w półtorej roku, czyli będą robić następne półtorej roku i robią. Dlatego naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi. Tak.
Brawo. Stefan, Roman. Wojtek Gruszka. Stefan, Roman, dziękujemy. Zaraz wrócimy do ciebie, Wojtku. Masz konkluzję? Jeszcze jedna okay. Bardzo ważna rzecz. Chciałbym pozdrowić, tej osoby tutaj nie ma z nami, ale po raz kolejny chciałbym pozdrowić Karolinę Górską, bo ona jest moim sponsorem i... Pozdrawiam. Brawo. Karolina Górska. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie. My name is Hein. I'm from Amsterdam. I'm 30 years old. So yeah, I'm really almost speechless. It's a really big honor to be here. I was also on the first event, and if I see how the company grows, how they manage this event, big applause already for that for Stefan and Roman. Really. I started like 1 year back with the company and. I saw it by someone and I just took the link and everything looks really nice and from there I didn't knew exactly what to do with the company, but I just started with it and I saw very big potential in the company. And yeah, now like 1 year later, it changed totally my life. I travel a lot, I have a lifestyle where I think most of the people, they only dream about that. And yeah, that is because I take every time action in a company what have such a big potential to, in my opinion, to be one of the biggest company in the world this coming time. So I'm really happy with this company, and I'm also really happy. I want to thank my whole team, because of them I didn't achieve this. In special way also my team of South Korea, they are here with 30 people. They coming from whole South Korea to here, so I really want to thank them. And also I have some people from Holland, so really thanks to them also. I like this, I like that they support also. And from Denmark, I've seen many people of my team, so I'm really happy to see all these people, and I hope on the next event it will be only more and more and more. Thank you very much for the opportunity you gave us, Stefan and Roman, and after this event, we love you. We're gonna take more action, way more. This is just a start for us. Okay, Kim, is it? Yes, Kim. I want to say already, he's gonna speak in Korean because... my Korean's not very good. Yeah, okay. Mine also, but... Okay. So, but this is... Let him speak. Say, I want to give... Okay. Give the, so, yes. Hello, guys. My name is Hyungjun Kim from Korea. But I don't speak English well. understand, please. I want to say one thing. He cannot speak so much, but he know how to take action. For what I believe, this is the number one in FutureNet, and so he know how to take action. Now, Kim, if you want to say something in Korean. In Korean, to people from Korea who came here, especially today, and we have translation, please speak. Speak in Korean. Speak Korean? Yes. Yeah. 영어 울렁증이 있어서, 예. 제가 지금, 이 자리에 올라올 모든 덕은 저의 스폰서 혜인 덕분입니다. 혜인이, 저는 영어를 하지 못합니다. 하지만, 제가 이 자리에 올라올 수 있었던 것은 혜인이 전폭적으로 많이 도와줬고 옆에 뽀이체도 함께 저희 한국 팀을 많이 전폭적으로 서포트를 해줬습니다. 그리고 제가 제가 말하는 이제 성공 포인트랑 퓨처넷을 빨리 접하고 많은 사람에게 알렸던 그 온리 그것뿐입니다. 예. 그리고 저도 물론 퓨처넷을 통해서 삶의 질이 완전히 바뀌었지만 제 주변, 제 사랑하는 동생, 그 사랑하는 저희 클럽, 한국 일베 클럽 회원들이 함께 기적을 만들어가는 그런 거를 저는 눈으로 다 봤거든요.
그 거기에 너무 불안되고 거기에 너무 행복해서 지금은 골프 치는 것보다 더 재밌습니다. 예, 제가 골프를 되게 좋아하지만 지금은 퓨처넷 최고입니다. 퓨처넷 is love, yeah. Końca. Ale ponieważ każdemu z panów obiecałam chociaż jedno więcej zdanie, jak nie dam im tego mikrofonu chociaż na chwilę, to jako jedyna kobieta zostanę wybuczana z tej sceny. Więc macie panowie szansę na jeszcze dwa zdania. To są kluczowe zdania. Chodzi mi o przyszłość FutureNet, w ogóle o przyszłość, której wielu z nas się bardzo boi. Co dalej? Wasza rada? Czy czegoś trzeba się bać? Czy przed czymś należy się bronić? Jak ugryźć FutureNet jutro? Hmm? Let's start with our German friend. Did you understand? Did you manage to... What was the question? Ah. FutureNet tomorrow. Anything you worried about? Anything in the future that makes you anxious? What should the direction be? Okay, what do you think about FutureNet? What? Okay, good. Stefan Matjanski, I'm a little bit confused. Too much late. Okay, also FutureNet ist unser aller Riesenchance. Warum? Ganz einfach. Ihr seht, was jetzt zum Beispiel mit dem Bitcoin basiert ist. Okay, FutureNet is the biggest chance because you see what happened with the Bitcoin now. Und der Bitcoin hat jetzt eine Marktkapitalisierung von ca. 20 Milliarden. Und die Analysten, die sagen ja, dass diese Marktkapitalisierung von 20 Milliarden lange noch nicht alles ist beim Bitcoin. About 20 billion is now in Bitcoin, ja? Yeah? And the experts say that is nothing for now. Also stellt euch die Chance mit unserem FutureNet-Coin vor, die Chance, dass wir als Royal Member 50 FutureNet Coins geschenkt bekommen. Imagine the chance with the Futuro and imagine that you get as a Royal or alone 50 at the start. Also, wenn wir jetzt rechnen, es gibt 20 Millionen Bitcoins, davon sind ja gerade 13 Millionen ungefähr gemeint. Und ein Bitcoin ist jetzt bei 1.200, 1.300 Dollar wert. Okay, it's about 20 million bitcoins, but it's only 60 million already mined, and one is $1,300 right now. Und wenn ihr jetzt überlegt, wir werden 100 Millionen FutureNet Coins haben, und dann stellt euch vor, wir werden vielleicht nur 100 Euro in den nächsten 10 Jahren erreichen, was das alleine bedeutet für die Leute, die jetzt Royal machen. Yes, imagine when we have 100 million Futuros, and the price is going, let's say for example, in the next 10 years to $100. Und die Chance, die wir haben als Community jetzt aufzutreten, nämlich jetzt mit mittlerweile 1 Million Mitglieder und bis zum Launch geschätzt 2 Millionen Mitglieder, ist natürlich riesig, denn sowas hat es auf der ganzen Welt noch nie gegeben. It's absolutely unique what we have here in FutureNet. Yeah? When we launch the coin between 1.5 or 2 million people, that has never happened before, yeah? Okay, please, one last sentence. Letzter Satz. Okay. Ja, also die Chance, die wir mit FutureNet haben, die ist einfach so gigantisch, denn wir bekommen hier ein passives Einkommen durch unser FutureNet Pro, ein aktives Einkommen durch unsere Matrix-Downline und jetzt durch den FutureNet Coin bekommen wir eigentlich diese Möglichkeit, die da draußen viele suchen, nämlich uns ein Leben aufzubauen, von dem wir nur träumen können. Okay, we understand. Thank you very much. Can you give the microphone to Damien? Stefan, just translate quickly. Yes. Okay, Tommy makes a summary. Yeah, we have three chances to build a passive income and an active income, and this is amazing and unique situation. I'm very I'm faster than you. Exactly. Damien, finish. Okay. To, co teraz robicie, widzę wiele tych FutureNet Cafe, FutureNet Pro, FutureNet Coin. Czyli tych nowości, o których dzisiaj mówię. Tak, to jest ok, na pewno to jest ok, ale mi wystarczyłby naprawdę sam FutureNet jako portal i chciałbym, jeśli mogę to powiedzieć tutaj, żebyście się skupili jako właściciele na
na stworzeniu oddzielnego działu, który będzie zajmował się typowo tym portalem, żeby cały czas eliminować błędy i iść, powiedzmy, za na razie liderem, który jest Facebook, żeby kopiować to, co może być skopiowane. Jak to będzie działało, jak tam będzie wszystko fajnie chodziło, to naprawdę nam wystarczy, żeby zarabiać ogromną kasę. Ja dzisiaj w nocy, akurat to nie jest przypadek, ale dzisiaj w nocy 0:33 dokładnie po północy, czyli 11 marca 2017 w dniu eventu, pozyskałem tysięcznego osobistego partnera, prawda? I patrz, to jest 11 tysięcy dopiero osobistego, nie mówię o całym sporo osobistego. I wystarczył mi sam ten portal, bo teraz nie mówię o Future Pro, bo Future Pro to... Okej, okay, skupiamy się na portalu. Ja moim zdaniem, że swoje internecie, jeśli możecie, zatrudnijcie swoją rodzinę tam. Osoby, które są związane w firmie, żeby tam była rodzina lub na przyszłość, nie wiem, jak to będzie sobie spółka, wyemitujcie 10% akcji, żeby było dla osób, które chciałyby tam do was wejść, wam pomóc, bo wiem, ja to wiem z doświadczenia już swojego, byłam 20-letniego biznesowego, że biznes robi się sercem tylko i wyłącznie. Matematyka, analityka to jest, wiecie, dla kogo, nie dokończę tego zdania. Okay. Biznes robi się sercem. Mam nadzieję, że Stefan to przyjmie. Tak. Aleks, dziękujemy ci, Damian. Dzięki wielkie. Damian Sikiewicz. Aleks, Internet future. Future is no internet. Future is future. I think that that this company, that this platform, I don't have words what is going to come, but the only advice for all of these people is to build team now, because you are building for your future. Because the company is not going to stay, now it's enough product. But in the future, in the 3 years, maybe there will be something good on the internet, and the company can implement that product on the platform. And no platform is on the market which can offer that, and that is absolutely crazy. That is good for us, for turnover of the company, it's a win-win situation. Thank you. That's it. Thank you. Także jak powiem bardzo krótko, jak wygląda przyszłość według mnie z tymi wszystkimi nowościami, które ci usłyszeliśmy, czyli coin, kasyno, każdy kto gdzie nigdzie wrzucił kiedyś jakąś piątkę czy dwójkę do maszyny, wie co to znaczy, to jest kopalnia pieniędzy, plus kafejki, plus oczywiście to, co będzie w przyszłości, słuchajcie, bo oczywiście dzisiaj wchodzi to, czy będzie wchodziło, za rok będą kolejne niesamowite hity. Także według mnie przyszłość jest kolorowa. Dziękuję. Brawo, dziękujemy. Mariusz Wojnarowski, dziękujemy bardzo. Grzegorz Kokos. Przyszłość internet na pewno będzie, jak to powiedział kiedyś Roman, a zawsze to powtarzam, to są klocki Lego, do którego można przypiąć wszystko. Będzie nas 2 miliony, 5, 10, 15. To można wszystko przypiąć, wszystko, dosłownie wszystko. Wszystko, cokolwiek myślicie. Więc ja się nie boję o przyszłość. Jeżeli chcecie teraz zarabiać, to tylko się sfokusować, bo wiecie o tym, że cokolwiek robicie teraz w tej chwili, zabiera wam czas. Jedyną rzecz, którą macie, cenny czas. Future będziecie buduje się tylko jeden raz. Albo dzieli się ten rynek teraz, albo się zajmuje różnymi, że tak powiem, czasami pierdołami. A tutaj macie potężne pieniądze, które możecie zmienić siebie, swoje życie, swoje rodziny, ustawić wszystkich. Jak to wbijecie sobie do głowy, to nie będzie wam zabierało wasze zajęcia, które i tak nigdy więcej nie będziecie mieli, faktury, przelewy, to, tamto, szramto, ze przeproszeniem. Dokładnie tak to wygląda. Moje hasło jest jedno, ja będę się starał pracować jeszcze wytrwale, jeszcze intensywniej. Pod koniec kwietnia prawdopodobnie lecimy w kilka osób w Team Shark do Stanów Zjednoczonych. Pracować też dla was. Anglia być może odwiedzimy, być może inne kraje, jesteśmy gotowi. Jest tylko sygnał, umówiony troszeczkę wcześniej i lecimy, jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziękuję całemu Team Shark przy okazji, jeżeli mogę podziękować wszystkim z osobna, bo to się składa na zbiorową pracę i to są wspaniali ludzie, którzy każdy coś tam wnosi, tak? Albo coś nie pokłócą, ale super, bo to jest konstruktywne. Można pewne rzeczy uczyć się i tak dalej, ale idziemy wszyscy razem wspólnie do góry. Moje hasło jest jedno, jeżeli chodzicie na portalu, tak? Jestem obrócony, zawsze mam taką
bluzę ze sobą. Co wam mogę powiedzieć tak na zakończenie? Po prostu trzeba zapierdalać. Grzegorz Koprowski, proszę Państwa. Wojciech Gusz, zakładam dwa zdania Wojtku, bo tam już w tył stoi Roman, który nas udusi wszystkich. Ja wiem. Okej, ja powiem w skrócie, przyszłość FutureNet, jak to moim zdaniem wygląda. Oczywiście nie musicie się na mnie patrzeć. Zwróćmy uwagę na jedno, jeżeli chodzi o matrycę, tam nie ma żadnego pasywnego zarobku, to jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o refshare zawsze niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, aczkolwiek są wpływy z zewnątrz, dzięki którym my możemy zarabiać. Także jest to w pewien sposób jakoś zabezpieczone. Jeżeli chodzi o samą kryptowalutę, ja się bardzo mocno interesuję Bitcoinem i kryptowalutą. Jeżeli chodzi o samą kryptowalutę, musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bitcoin, w infrastrukturę Bitcoina zostało zainwestowane $1.5 biliona. Inne kryptowaluty, mamy chyba 700 albo 900 kryptowalut w tym momencie na świecie. Żadna z nich nie ma infrastruktury. Zobaczcie, co ma FutureNet. FutureNet ma malutką infrastrukturę, w którą wprowadzamy kryptowalutę. To ma szansę przetrwać i moim zdaniem ma ogromny potencjał. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Wojtku. Hi, I'm going to ask you to speak on your behalf and on behalf of Kim as well, because I don't think we can take another Korean speech. So you go. Okay. So yeah, I don't have to add too much because most of them they already speak a lot about it. As I already said before, I see the company as in the future as one of the biggest company. They create independent financial structure in the world. And what they added already in such a short time, like the coin, like the financial, like the casino, everything. I really can't imagine what will happen in the future, what they're gonna add more. So for me it's like, if people are not awake now, they have to be awake, because if they wanna have a financial freedom, if they wanna create that for themselves, they have to take action now and don't waste their time. Because that's right. This is the right company and the right place to start. Thank you. Yeah. Okay. Proszę Państwa, mamy dla naszych gości puchary, to są top liderzy. Bardzo chciałabym zaprosić teraz do nas także Romana, jest z nami Stefan. Chciałabym, żebyście panowie wręczyli te puchary, przeniesione już teraz przez hostesy, tak? To jest ten moment. Panowie, top liderzy, Romany, Wojciech Buszta, Kim Jong-un, Daniel Żukiewicz, Alex Utmar, Tomi Meller, Mr. Tommy. Mariusz Kujnowski. Great job. Damian. Zapraszamy serdecznie. Oh, he's good. Alex, the big man. Dziękujemy Alex. Wam bardzo za Waszą pracę, dla FutureNet. Prosimy o brawa. This guy has the biggest team in FutureNet. I wszystko jasne. But I get 10 points from you, you remember? You don't give me the 10 zloty back. One year ago I gave the 10 zloty and you don't give me back. Hi, thank you very much. Congratulations, great job. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Można mieć brawo. Można. Alex, bigger than you. Bigger than you. Yes. No i te pamiątkowe zdjęcia, ten śmiech, ta foto z całego świata. A sobie walimy. Powinien tu być z nami też Ryan Conley. Powinien dostać taki puchar. Jeśli jesteś z nami, Ryan, zapraszamy. Top liderzy, wielkie brawa! Panowie, chcielibyśmy zrobić jeszcze, czy mamy fotografa? Mamy. Ma ktoś? Świetnie. Minuta dla prasy. Okej. Okay. Yeah! Pięknie brawa!
Dziękujemy bardzo, zapraszamy na swoje miejsca. Top Leaders jeszcze raz, ostatni raz, pięknie, brawa.